Hello, witam serdecznie na live'ie. Jeszcze tutaj na drugim urządzeniu postaram się transmisję załadować. Okej, słuchajcie, super, super, super. Fajnie was widzieć. Wszystko działa. Jeszcze sobie filtr tutaj na Instagramie dołożyłam. Dobra, słuchajcie, to w takim razie ja poczekam chwilkę, aż wy się odezwiecie, dacie znać, czy wszystko standardowo, czy wszystko dobrze widać i słychać. I zaraz będziemy zaczynać z tematem. O, Lucia się wita też z wami, swoim miauczeniem. Cześć, Lu. Okej, kochani, jeszcze tylko. Cześć, Monika, hello. Jeszcze tylko udostępnię ten live na grupie. Słucham serca na Facebooku. I już będziemy działać. Napiszcie, co pijecie. Luna. Luna, jak się wita. Napiszcie, co dzisiaj u was. Widać, słuchajcie, tylko ciebie. No, dokładnie. Lucia, chcesz się przywitać? Nie, nie chcę się przywitać. Dobra, słuchajcie. Na fejsie nie widzę niestety. W tym momencie komentarzy, nie wiem dlaczego. Jakoś lepiej to działa w zamkniętej grupie, bo wczoraj na przykład robiłam live. Monika, herbatka z kubka od ciebie, ale fajnie, kochana. Też chciałam w tym kubku zrobić, ale ostatecznie jednak stwierdziłam, że robię sobie w wielkim, jak ja to nazywam, wiadrze, czyli w takim olbrzymim kubku, bo mega mi się pić chce. Dobra, słuchajcie, więc generalnie tak, z Face'em coś tu standardowo. Z fanpage'a coś z tymi komentarzami, jakiś jest problem. Może powinnam wrócić do tego systemu, w którym robiłam live na grupie zamkniętej. Słucham serca, bo na przykład w ramach programu Odwaga dla Wrażliwych Kobiet, jak robimy live w tajnej grupie, to wszystkie komentarze i tak dalej bez problemu wszystko się zawsze wyświetla, więc nie wiem. Ci, co są na Facebooku, dajcie proszę znać, żebym zobaczyła, czy faktycznie ja widzę te komentarze, czy ich nie widzę. To będę wdzięczna. Marzenka, cześć Marzenka. Cześć, cześć artystka. Cześć dziewczyny, cześć, cześć, cześć. Super. Super, super, super was tutaj widzieć. No, słuchajcie, ja w ogóle mam takie wrażenie, jakbym po prostu tylko, wiecie, na chwilę wyskoczyła sprzed tutaj ekranu, sprzed monitora. Na chwilę przespać się i jestem z powrotem, bo wczoraj akurat w ramach programu Odwaga, który trwa ostatni tydzień, piąty tydzień z dziewczynami, miałyśmy ostatni taki długi, długi, długi live, prawie 2 godziny. Ciężko było się, wiecie, rozstać, pożegnać, bo niesamowita energia i przez te 5 tygodni. Cześć Monika. I po prostu się tak bardzo zżyłyśmy, że kosmos. I dla mnie to jest taki, wiecie, kolejny namacalny dowód na to, że poprzez technologię też można tworzyć coś prawdziwego i relacje można budować też właśnie za pośrednictwem no, technologii, bo program online Odwaga dla Wrażliwych Kobiet jest w pełni w tej formule, czyli wiecie, za pośrednictwem filmów, które dziewczyny otrzymały, nagrań, PDF-ów i spotkań w grupie tajnej, gdzie po prostu pisałyśmy bardzo dużo, dużo interakcji, gdzie też dodatkowe jeszcze były te live'y odpowiadające na ich pytania, zagadnienia i relacja jest po prostu super, jestem mega wdzięczna i naprawdę. Więc dzisiaj jestem taka, wiecie, po wczorajszym live'ie trochę jakby delikatnie. Nie jestem wypluta z energii, bo czuję nadal energię dobrą i fajną, ale jestem po prostu gdzieś tam
taka rozedrgana jeszcze, bo po prostu nie mogę w to uwierzyć, że tak szybko te 5 tygodni minęło. Już patrzę, co piszecie. Aha, widzę, że tutaj jednak Facebook się obudził i komentarze zaczynam widzieć, więc super. A, cześć Ania, cześć. No, słuchajcie, dzisiaj chciałabym chwilkę z wami porozmawiać na temat marzeń, ponieważ jak już wam wspominałam gdzieś tam w jednym czy w dwóch miejscach na newsletterze i na fanpage'u, mój program, warsztat z mapy marzeń startuje w styczniu, ale tylko do jutra. Wiecie, te promocje black. U mnie jest to promocja tylko do jutra, gdzie możecie sobie po prostu udział w warsztacie w niższej cenie o 20% zakupić. Dlatego temat marzeń jest teraz jak najbardziej na tapecie. Wczoraj z dziewczynami akurat na live w tajnej grupie Odwaga rozmawiałyśmy o jakby podejście do nieśmiałości w kontekście wrażliwości. Myślę, to był mega ważny temat. Jeżeli będzie z waszej strony gdzieś tutaj zainteresowanie też takimi tematami, dawajcie znać. Ja jestem otwarta na te nasze piątkowe live, jeżeli chodzi o tematykę, więc tylko proszę was o konkretną informację, czego wy oczekujecie, jaki chciałbyś na przykład, żebym temat poruszyła z tych obszarów, którymi ja się zajmuję. Więc wiecie, z obszarów wrażliwości, odwagi, realizacji, samorealizacji, spełniania marzeń, dążenia do naszych celów w zgodzie z serduchem i tak dalej, pracy z emocjami, z naszym takim zdrowym poczuciem wartości. Jeżeli jakiś konkretny temat wam przychodzi, dajcie mi znać i ja wtedy gdzieś tam na jakiś piątek sobie to zaplanuję. No, także tak chciałam wam tutaj zasygnalizować. No, a za chwilkę przeczytam wam fragment książki. Jeszcze dajcie znać reszta, co pijecie dzisiaj. Cześć, Asia. W ogóle to jest, wiecie, fajne też, że część dziewczyny z programu z odwagi było też wczoraj i jest też dzisiaj. Więc wiecie, wy macie tak jak ja, nie? Że z monitora wczoraj wieczorem wracacie tutaj dzisiaj rano. Dobra, słuchajcie. Dzisiaj chciałam wam przeczytać fragment książki Oprah Winfrey. Myślę, że każdy zna, nie trzeba przedstawiać. Fragment książeczki, takiej fajnej, cieniutkiej, malutkiej. Ja ją na wakacjach czytałam. To, co wiem na pewno. Ojoj, to współczuję, kochana. Teraz ludzi się pije. To zdrówka, kochana. Ja się jakby bronię przed atakami różnych tam wirusów. Nie żartuję. Nie czuję, żeby coś mi chciało teraz zaatakować. Spoko. I herbatka z cytrynką i z imbirem. I z miodem. Ania, kawę, dużo kawy. Kawa, no, kawa jeszcze przede mną. To smacznego, dziewczyny, smacznego w takim razie. Czytam wam fragment, właśnie, który jest bardzo króciutki, ale bardzo, bardzo ważny. I myślę, że warto sobie o tym przypominać, o mocy naszej intencji, o mocy tak naprawdę naszych marzeń i tego, żeby po prostu konkretnie je wyrażać, te nasze pragnienia. Cześć Justyna, cześć, fajnie, że jesteś. Dobra, słuchajcie, więc tak. Oprah w swojej książeczce, to co wiesz, na pewno pisze. W roku 1989 w książce Siedlisko duszy Garego Dzukawa przeczytałam taki fragment. Każdy nasz czyn, każda myśl lub uczucie rodzi się z intencji, która jest przyczyną tożsamą ze skutkiem. Jeśli wybieramy przyczynę, musimy doświadczać jej skutków. W najgłębszej warstwie naszego istnienia jesteśmy odpowiedzialni za każde swoje działanie, myśl oraz uczucie, czyli za wszystkie swoje intencje. Rozsądek nakazuje więc dążyć do uświadamiania sobie swoich rzeczywistych zamiarów. Cześć, Madia. Pozwoli nam to przewidzieć to, co nas czeka, rozpoznać intencje, które wywołają określone skutki i dokonać odpowiedniego wyboru, słowo klucz,
w zależności od tego, co chcemy osiągnąć. Bo czasami zapominamy, że ten wybór mamy cały czas. Okej. Ten akapit zmienił moje życie. Od dawna wiedziałam, że jestem odpowiedzialna za swoje życie, a każdy mój wybór pociąga za sobą konsekwencje. Często jednak te skutki wcale nie odpowiadały moim oczekiwaniom. Działo się tak, bo oczekiwałam czegoś innego, niż naprawdę chciałam osiągnąć. Pragnienie, by zawsze wszystkich zadowalać, prowadziło do niepożądanych rezultatów. Często czułam się niedoceniona i wykorzystana, a ludzie wymagali ode mnie coraz więcej i więcej. Zasada intencji pomogła mi zrozumieć, że to nie inni ludzie są problemem, lecz ja go stanowię. Postanowiłam robić osąd tylko to, co wynika z prawdy o mnie i tylko to, co lubię robić dla innych. Wiem na pewno, że sytuacja, w której teraz się znajdujesz, powstała w dużej mierze dzięki Tobie. Ze wszystkiego, czego doświadczasz, budujesz swoje życie, dokładając do niego myśl za myślą, wybór za wyborem. Za każdą z tych myśli, za każdym wyborem leżą Twoje najgłębsze intencje. Dlatego zanim podejmiesz decyzję, warto sobie zadać rozstrzygające pytanie. Uwaga, pytanie mega ważne. Bardzo wydaje się proste, ale jak zaczniemy sobie zadawać pierwszy, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty raz, to powoli zaczniemy się dokopywać. Pytanie brzmi, czego chcę naprawdę? Czego chcę naprawdę? Możecie zrobić sobie taki eksperyment. Ja czasami na sesjach też to praktykuję z klientkami. Po prostu poproście kogoś, jakąś bliską osobę, żeby usiadła koło was, naprzeciwko was i zadawała wam w kółko jedno pytanie. I nie musicie na nie odpowiadać. Możecie odpowiadać, ale możecie też odpowiadać sobie w sercu, w głowie. Niech ona zadaje wam pytanie po wielokroć. Na przykład właśnie to. Czego chcesz naprawdę? Czego chcesz naprawdę? Dajcie sobie na to ćwiczenie 10-15 minut i zobaczcie, co się pojawi. Możecie się bardzo zdziwić, zaskoczyć. Od kiedy przeczytałam ten fragment Siedliska Duszy, nieraz i nie dwa obserwowałam, jaką siłę daje znajomość odpowiedzi na pytanie o intencje. I odwrotnie, jeśli ich nie zbadasz i nie poznasz, konsekwencje mogą zahamować Twój rozwój. Przez lata widziałam... Chodź, Stella. Kot chce przyjść, to chodź. Chodź. Nie tyłkiem do tutaj do ludzi, połóż się ładnie. No dobra, czytamy dalej. Sorry, odchrząknę sobie. Ona nie lubi jak kaszle. Już uciekła. No dobra, trudno. I cześć kolejna, Madziu. Okej. Od kiedy przeczytałam ten fragment Siedliska Duszy, nieraz i nie dwa obserwowałam, jaką siłę daje znajomość odpowiedzi na pytanie o intencje. No chodź. I odwrotnie, jeśli ich nie zbadasz i nie poznasz, konsekwencje mogą zahamować Twój rozwój. Przez lata widziałam zbyt wiele par, które trwały ze sobą, choć nie powinny, tylko dlatego, że ludziom bardziej zależało na małżeństwie niż na spełnieniu. Tkwili więc w związkach, które nie dawały im poczucia bliskości, warunków do rozwoju, ani siły do życia z pełną mocą. Jeśli czujesz, że stoisz w miejscu, a chcesz ruszyć naprzód, zacznij się przyglądać swoim dawnym motywacjom. Patrz na nie uważnie. Odkryłam, że moje najprawdziwsze zamysły często kryją się pod różnymi pozorami. Zadaj sobie pytanie. W jaki sposób tamte intencje doprowadziły do tego, co obecnie przeżywam? Co się stanie, jeśli zmienię nastawienie? Jeśli zdecydujesz się szanować osobę, którą jesteś, zaczniesz żyć tak, jak było Ci pisane i zyskasz szansę na to, by w pełni wykorzystać swój potencjał. Dziękujemy, Oprze, do dzisiaj. Okej, słuchajcie, więc ten temat intencji jest tym tematem już też po raz kolejny gdzieś tam przychodzę, bo uważam, że on jest bardzo ważny i trzeba sobie przypominać. Też zachęcam do, wiem, że wiele osób już z tego skorzystało i zaczęło to praktykować i bardzo mnie to cieszy, bo ja też to praktykuję każdego dnia, czyli do tego, żeby pracując z dziennikiem, ze swoimi jakimiś, wiecie, przemyśleniami i tak dalej, oprócz tego dodawać sobie na każdy dzień świadomie wybierać, decydować, jaka ma być nasza intencja, czego tak naprawdę chcesz doświadczyć danego dnia, jakich wartości, jakich jakości w swoim życiu i tak dalej, bo naprawdę my mamy ogromny, ogromny wpływ na to, co się w naszym życiu wydarza i nasza moc kreacji jest po prostu olbrzymia. Także tak miałam ochotę się z Wami tym dzisiaj podzielić.
Trochę chrypię czuję po wczorajszym webinarze, bo jednak 2 godziny się trochę nagadałam, więc muszę tutaj moje gardło nawilżyć. No tak, napiszcie, jak to jest u Was, bo już powoli zaczyna, wiecie, przychodzi ten moment takich podsumowań pod koniec roku, gdzie zaczynam się zastanawiać, gdzieś tam, wiecie, robimy sobie taki rachunek swoich, tych zrealizowanych, naszych pragnień i niezrealizowanych. Na ile czujecie, że ten rok, który jeszcze nam miesiąc został, zostały zrealizowane te marzenia, pragnienia, które chcieliście zrealizować? I w ogóle, czy faktycznie wyznaczaliście sobie konkretnie jakieś wyzwania, cele, marzenia? Oczywiście ja teraz nawiązuję też do mapy marzeń, do której, tak jak mówiłam, będę Was zapraszać jeszcze, będę Was zapraszać aż do stycznia, bo w styczniu startujemy, ale teraz Was zapraszam szczególnie do jutra, kiedy możecie w promocyjnej cenie jeszcze sobie się na ten warsztat zapisać, bo po prostu warto właśnie konkretnie, świadomie wybierać, decydować. Można powiedzieć, że mapa marzeń jest formą takiego listu do wszechświata, tak to określmy, takiego świadomego listu, w którym my w takim stanie głębokiego połączenia z serduchem, czyli też właśnie w praktyce, kiedy wykonujemy mapę marzeń, ja też Was zapraszam taką medytacją do tego, żeby się bardziej jeszcze wsłuchać w siebie, żeby to faktycznie nie były jakieś przypadkowe rzeczy, które wydaje nam się, że chcemy, ale żeby to było, czego chcę naprawdę, naprawdę, naprawdę. Czyli chodzi o to, żeby połączyć się właśnie znowu z naszym wnętrzem i żeby po prostu wypłynęło to, czego chcesz naprawdę. Jakby cały warsztat jest tak skonstruowany, że my się przyglądamy 9 sferom, tym ważnym sferom życia, zgodnie z taką siatką Bagła, gdzie chodzi o to, żeby nie pominąć nic istotnego, żeby faktycznie objąć tą swoją świadomością, uważnością, całe spektrum tych istotnych dla nas sfer życia. Także myślę, że to jest bardzo ważne, żeby nic nam jakby, wiecie, nie umknęło. Oczywiście też to w czasie warsztatu gdzieś tam będzie wszystko wytłumaczone i tak dalej, że czasami na danym etapie, bo mapa jest tworzona zazwyczaj na 12 miesięcy, ale w trakcie, jeżeli coś się kompletnie, wiecie, pozmienia w naszym życiu, to jest możliwe zmienienie tego na naszej mapie. To jest nasza mapa, to jest nasze narzędzie, to jest tylko narzędzie. Aczkolwiek bardzo pomocne i bardzo wspierające. Monika napisała, ja bym powiedziała, że 60% z mapy marzeń zrealizowałam. Super, kochana, bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że tak no, obficie się u Ciebie zadziało, a raczej, że no, Ty sobie wykreowałaś bardzo wiele, bo wiadomo, że nic samo się nie zadziewa, ale faktycznie ta świadomość bardzo nam pomaga w tym, żeby realizować i podążać za tymi marzeniami. O, kochana Madzia, super! Madzia napisała, że marzyłam o drugim dziecku, wysłałam to wszechświat i się stało. Mega, przepiękne. Przepięknie, że się ziściło. No właśnie, więc bądźmy uważni, bo też jacyś panowie mogą nas oglądać, bądźmy uważni na to, czego naprawdę chcemy, wyrażajmy te intencje, no i podążajmy w tym kierunku. I słuchajcie, tutaj mam taką kartę na dziś, która myślę fajnie sobie z tym współgra, z tym, o czym teraz mówimy, czyli oprócz listy zadań, które musisz wykonać każdego dnia, spróbuj stworzyć listę, która zawierać będzie jedynie te rzeczy, które naprawdę chcesz robić każdego dnia. To powiedział Philip Zimbardo. Myślę, że pana Zimbardo nie trzeba nikomu przedstawiać. Wszyscy znają pana Philipa Zimbardo. Tak, później wrzucę na grupę i na fanpage te karty, ale faktycznie warto, żeby zastanawiać się, czego chcemy naprawdę i zacząć wdrażać, nawet jeżeli wydaje nam się, że na ten moment nie mamy przestrzeni i czasu, to chociaż te maleńkie kroczki, właśnie te baby stepsy, zacząć wdrażać i zobaczymy, że jednak
ta nasza rzeczywistość będzie się zmieniała i dopasowywała do tego, jak chcemy żyć, więc nie ma na co czekać, trzeba zacząć działać. Ania napisała, mnie rok minął, zupełnie nie wiem kiedy, jakoś tak obok mnie. Aniu, mam nadzieję, że 2020 będziesz czuła pełną piersią, że jesteś w nim w pełni, a nie, że mija gdzieś tam obok ciebie. Ania jest już zapisana na warsztat odwiedzania z mapy, więc myślę, że mapa też cię w tym wesprze. Jestem tego pewna. Dobrze, wrzucę Monika, muszę sobie przepisać. Jasne, kochana, wrzucę. Dzisiaj live, słuchajcie, krótki będzie, bo tak jak mówię, muszę oszczędzać gardło po wczoraj. A jeszcze muszę gdzieś tam, znaczy muszę, chcę móc rozmawiać z klientkami na sesjach. Także byłoby to wskazane, żeby ten głos mnie nie opuścił. Tak jest plan, Ania mówi, super Ania. Dobra, kochane, i w takim razie po tym takim dzisiaj króciutkim live'iku zrobimy sobie jeszcze losowanie afirmacji na koniec, bo bez tego się obyć nie może. Wiem, że to uwielbiacie. Ja zresztą też uwielbiam karty, po prostu uważam, że to jest tak niesamowite. Ja to stosuję i na sesjach, i też wczoraj na live'ie w odwadze, że po prostu czasami gdzieś tam ten wszechświat tą kartę tak idealnie pokaże taką, jaką mam pokazać właśnie temu, komu mam pokazać, więc ja czuję to, nie? Że to tak działa, że nas wspiera. Także tu nie ma przypadków. Losujemy kartę z afirmacją na dziś. Także dzisiaj podwójne karty. I co my tutaj mamy? Fajna karta. Potrafię uwolnić się od przeszłości i wybaczyć wszystkim. Uwalniam siebie i wszystkie obecne w moim życiu osoby od cierpień przeszłości. Jesteśmy teraz wolni i możemy doświadczać nowych cudów życia. Myślę, że tą kartę też wam wrzucę. Myślę, że słuchajcie, w kontekście tego właśnie, o czym też dzisiaj mówiliśmy, czyli że gdzieś tam zbliża się koniec roku, zbliża się czas takich, wiecie, tych naszych troszkę nostalgicznych podsumowań, no tego sprawdzania, z czego czujemy się zadowolone, z czego czujemy się spełnione, co byśmy chciały jednak zrobić inaczej i tak dalej. I warto też w kontekście tych relacji z ludźmi, z bliskimi i tak dalej, zastanowić się, czy jest coś, co chcemy uwolnić, czy są jakieś emocje, które być może gdzieś tam zostały zepchnięte, nie zostały zauważone przez nas, nie zostały zaopiekowane. O, Monika pisze, że w grudniu będzie wpis o wybaczaniu. Super, kochana, super. Madzia, dzięki za serduszka. I w ogóle dziewczyny, dzięki za serduszka. Więc właśnie, więc w tym kontekście też myślę, że koniec roku jest też na to dobrym momentem. Może ktoś poczuje, że ma ochotę napisać list i spalić go później, wiecie, jako takie uwolnienie, na przykład jeżeli jest jakaś trudność, jakiś zgrzyt w jakiejś relacji dla was ważnej, więc myślę, że to jest taki fajny też moment na to, żeby czuć się tak, wiecie, że faktycznie ten miniony rok to jest już rozdział zamknięty i wchodzimy w nowy rok znowu z czystą kartą, z dobrą energią, już bez tych takich, brzydko to nazwę, ale bez jakichś brudów, czyli z poczuciem, że faktycznie uwalniamy to, co musi zostać uwolnione, wybaczamy to, co chce zostać wybaczone, czyli po prostu te jakieś wszystkie trudności w relacjach. Także kochani, myślę, że świetna ta karta. No i co? Wiem, że dzisiaj krótko, ale czuję, że naprawdę muszę odpocząć, dać odpocząć trochę mojemu głosowi wczoraj. Madzia pisze, wspaniały pomysł z listem. Tak, myślę, że, znaczy wiem, że to jest dobry pomysł. Też nieraz pisałam listy i moje klientki też piszą listy, także to jest bardzo pomocne. W ogóle pisanie, uważam, że pisanie to jest jedna z lepszych form
terapeutycznych, wiecie, takiej autoterapii, czy jako wsparcie w różnych sesjach. Ja jakby do tego zawsze zapraszam. Tak, Liz bardzo pomaga, Monia też pisze. Dobra, słuchajcie dziewczyny, to w takim razie jeszcze tylko dajcie mi znać, czy macie jakieś plany na Andrzejki, bo to jeszcze zapomniałam was zapytać. Czy świętujecie w jakiś sposób jutro Andrzejki? Ja wam powiem, że poczułam takie pragnienie, takie wewnętrzne dziecko mi się odezwało i powiedziałam, kurczę, dawno nie bawiłam się, wiecie, w lanie wosków, te takie wszystkie zabawy, te wróżby i ta moja wewnętrzna wiedźma, czarownica po prostu powiedziała, że jutro jest ten moment i my jutro gdzieś tam w gronie bliskich będziemy się bawić wieczorem w andrzejkowe lanie wosku. Także może jak coś tam fajnego się wyłoni z tego wosku, to jakieś gdzieś tam zdjęcie czy relacje wrzucę. No, jestem ciekawa, czy wy też się w takie rzeczy bawicie. Asia napisała, list pomaga, uwalnia. Super, Asia. Monia, tak, ja jutro świętuję na sesji foto. O, czyli jaka sesja? Napisz, jaka sesja foto. Jestem ciekawa bardzo, jakie zdjęcia będą. Madzia, oj, ja w ogóle zapomniałam. Dziękuję za przypomnienie. No, kochana, ty jakby w tym twoim takim momencie rodzinnego zabiegania rozumiem w pełni, że mogło ci to umknąć, ale to w takim razie, no ja może wrzucę jakieś zdjęcie z tego wosku, żeby tą energię przekazać tutaj dalej. Dobra, słuchajcie, no będziemy się powolutku żegnać, tylko jeszcze poczekam na wasze. Monia napisała, świąteczna sesja z koniem, super, wow, czyli świąteczna z koniem, co to oznacza? Ten koń będzie miał jakieś, wiesz, atrybuty takie świąteczne. Mega fajnie. Mega, mega fajnie. Niesamowicie fajnie. No dobra, czyli dobra, jeszcze raz wam przypominam, słuchajcie, jeżeli ktoś ma ochotę, żebym jakiś konkretny temat poruszyła na live'ach piątkowych, to ja czekam na wasze inspiracje. Zobaczysz, człowiek też będzie, spoko, spoko, to czekam na zdjęcia w takim razie, Monika. No i życzę wam pięknego weekendu. Jeżeli będziecie sobie jakieś wróżby robić, to żeby były to wszystko tylko dobre wróżby. Jeżeli ktoś jeszcze chce dołączyć do mapy marzeń w niższej cenie, to do jutra. Przypominam, że jest ta możliwość. I co? I widzimy się gdzieś tam tutaj w tych przestrzeniach internetu i na live właśnie za tydzień, słuchajcie. Za tydzień czy będzie live? Co ja robię za tydzień? Aha, za tydzień, nie wiem jeszcze, czy będzie live, dam wam wcześniej znać, bo mam jakieś plany wyjazdowe, no tam, no, także zobaczymy, ale to wcześniej wam dam znać. Dzięki, dziękuję wam, kochane. Trzymajcie się, buziaczki, pięknego, pięknego weekendu, pa!